Sieradzu odbył się koncert muzyki poważnej z udziałem gwiazd Polskiej Opery Kameralnej. To o mnie będzie. Prowadził go Kazimierz Kowalski, słynny śpiewak operowy, były dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi. W Sieradzu bywałem bardzo często, bywaliśmy jako my, artyści Polskiej Opery Kameralnej, ale jakaś taka mała przerwa nastąpiła. Nigdy teraz długa nastąpi. Bywaliśmy w tej pięknej hali sportowej, zazwyczaj zawsze w teatrze, ale myślę, że i repertuar, I dobrze, że nie w teatrze, bo wstyd. Boski Leszek Cezar, Miller. Koncertu jest niespodzianka przygotowana również dla Państwa, bowiem wystąpi z nami. Niespodziankę to ja wykonałem. W Sieradzu Klaudia Szarowska. Tuż po koncercie doszło do incydentu, którego nikt się nie spodziewał. Ja się spodziewałem. Do Leszka Millera podszedł mężczyzna i rzucił w niego torbą z tuchnącą cieczą. Napastnik wykrzykiwał przy tym obelgi pod adresem byłego premiera. Obelgi. Po całym zajściu uciekł z miejsca zdarzenia. Nie uciekłem, bo wyszedłem. Większość widzów wychodziła z sali, a może nawet wyszła. Część zeszła na... Kłamca! Czerwony kłamca! ...cisnąć dłoń panu premierowi. Były też media, jakieś rozmowy, krótkie wywiady. Podziękować też panu Kazimierzowi Kowalskiemu. Był pan, który też z jakąś kamerą tam filmował. Wydawało się, że miłośnik muzyki poważnej, zainteresowany. Ale ta kamera prawdopodobnie była pretekstem, bo pod pretekstem, że coś tam filmuje, nie. Podszedł do pana premiera, trzymając w jednej ręce. Tam stałem, kamerę, tam stałem. Jej torebkę z jakąś białą, śmierdzącą cieczą, którą to uderzył pana premiera. Poza zniszczonym ubraniem Leszka nieprawda, nie uderzyłem. Się nie stało. Premier po udzieleniu pomocy, po kilku chwilach wyjaśnienia i stwierdzenia, że no, ta sytuacja jest poważna, ale nie na tyle, żeby wzywać na przykład pomoc medyczną lub coś. Ojej! Zdecydował, że zrezygnuje z dalszych wizyt, które miał zaplanowane, bo miał dalszy wyjazd na spotkanie. Spierniczył do Warszawy, on kupuje się. Wsiadł do samochodu i wrócił do Warszawy. Sprawcą zajścia okazał się 55-letni Janusz P., znany już funkcjonariuszom policji z wcześniejszych nietypowych zachowań. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. Postawiono mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Po złożeniu wyjaśnień mężczyzna został wypuszczony na wolność. A mnie jak moczem oblewano, to w więzieniu to było dobrze. Poprosiliśmy rzecznika SLD Dariusza Jońskiego. No uważamy, że nie może tak być w Polsce, że ktokolwiek atakuje liderów partyjnych, ale również byłych premierów. Chcemy dzisiaj... I więźniów aresztowanych. ...premiera Donalda Tuska, jak chce zabezpieczyć bezpieczeństwo byłym premierom polskiego rządu. Teraz prawdopodobnie również będziemy chcieli, aby do takiego spotkania z ministrem spraw wewnętrznych w najbliższym czasie doszło, tak żebyśmy mogli z nim na ten temat porozmawiać. No cóż, no, to jest bardzo przykry incydent. Nie powinien mieć miejsca i niestety... Ale miał, ja niepokonany jestem. Panie pośle, jaki finał tej sprawy powinien być? Jak pan uważa, czy rzeczywiście ten... Trzy lata tego się więzienia. Tak jak pan powiedział, na szczęście pan prawie nie doznał żadnych obrażeń. Powinien być ukarany za to, co zrobił. Ja nie znam tego człowieka, trudno mi jest powiedzieć, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tym razem była to tylko i wyłącznie ciecz. Niewiadomego pochodzenia. Następnym razem może to być kamień, tego albo nóż i może się to skończyć tragedią. Więc trudno nam cokolwiek w tej chwili powiedzieć, ale uważamy, że no, powinien ponieść konsekwencje swojego czynu. Dlatego też złożyliśmy zawiadomienie na policję. Mężczyźnie, który zaatakował Leszka Millera, grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zwyciężymy. Zwyciężymy niepokonani! Janusz P., który zaatakował Leszka Millera podczas jego wizyty w Sieradzu, usiłował wtargnąć do studia sieradzkiej rozgłośni radiowej, gdzie przeprowadzono wywiad ze Zbigniewem Krasińskim, wicestarostą sieradzkim i przewodniczącym SLD w powiecie sieradzkim. Nie wiadomo, jakie zamiary miał mężczyzna. Wiadomo, ja wiem. Nie dopuścili pracownicy radia. Na miejsce zdarzenia wezwano ja. Policję. Ale na terenie redakcji mieliśmy niemałe zamieszanie, które właśnie wywołał Janusz P. Próbował wtargnąć do studia emisyjnego. To ja. W momencie, kiedy przeprowadzono było żywą audycję, gościem Marty Tomasz był wicestarosta sieradzki. No i pan Janusz domagał się po prostu tego, że on też chce wejść, chce zebrać głos. Tak, bo nikt mi nie dał wyjaśnień, żebym złożył. Kolejne zajście, ponieważ my próbowałyśmy z koleżanką z sekretariatu. Niepokonani, bądźcie ze mną. Takiej możliwości nie ma, żeby nam ten głos,
on, pomimo tego, że słyszał taką odpowiedź z naszej strony, próbował wtargnąć siłą. Tak? Kiedy stanęliśmy na drodze, on nie bacząc na to, że ma do czynienia z kobietami, po prostu parł naprzód. I kiedy nie wszedł przez jedne, żeby próbował przez kolejne, naprawdę było... Indianie nie parli, to biali ich wyparli. Poproszony byłem dzisiaj o udzielenie wywiadu, skomentowanie tego, co się stało. Autoreklama, przedwyborcza kampania. Podczas tej rozmowy na żywo zresztą z panią redaktor wtargnął na teren studia pan Janusz P., tak powiem. Janusz Pijanka! Wtargnął do studia, kiedy mu się to nie udało, zaczął walić w szybę, zaczął się dziwnie zachowywać. Nie dziwnie, waliłem. No, po chwili, że tak powiem, pukałem. Dobiegły do niego osoby, które tam w studiu były, udało mu się obezwładnić go, powiem wręcz, i wyprowadzić z tego studia. Sytuacja niemiła, sytuacja kontrowersyjna, no jakby ciąg dalszy tego, no jasne, co się wydarzyło kilka dni temu. O komentarz do zajścia poprosiliśmy rzecznika SLD, posła Dariusza Jońskiego. Dostałem informację od pana starosty Krasińskiego, że podczas wywiadu radiowego w rozgłośni radiowej w Sieradzu miała miejsce kolejna próba ataku na polityka. W piątek przecież, kiedy byliśmy, była próba ataku na byłego premiera Leszka Millera. Teraz wiem, że była próba ataku na starostę Krasińskiego, który próbował zaatakować go. No, słyszę również, że dostał mandat tylko i wyłącznie w wysokości 100 zł. No, nie wiem, zastanawiam się tak, co musi się wydarzyć, żeby... Czerwoni! Komuchy muszą odejść! Nowe myślenie! Kompromitacja! Młody został posłem! Czerwonych jeszcze! Komunistów! Zbrodniarzy! Którzy AK-owców rozstrzeliwali, mordowali! Jak wynika z informacji rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, Janusz P. został ukarany mandatem. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu